Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, tu Aquamaryna. Przechodzimy sobie do kolejnego odcineczka związanego ze scenariuszem Przetrwać Święta. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo podekscytowana tym wszystkim, co tam się po prostu zaczęło dziać. Także kochani, nie tracąc czasu, od razu wchodzę w zapis. Dzisiaj, tak jak obiecałam, będziemy więcej czasu spędzać z Hansem i z Sarą, także zobaczymy, co tam u nich słychać. Przede wszystkim chciałabym, żeby robili zabawki. Wezwiemy sobie zaraz małego elfa. A, jakieś obiekty usunięte. La, la, la. W każdym razie, na pewno chciałabym, żebyśmy wezwali sobie teraz małego elfa, chociaż jest druga w nocy. Hans, co ty robisz na dworze? O, to jest świetny pomysł! Może faktycznie Sara troszkę mu tutaj, że tak powiem, poprawi humor i na przykład ulepcie razem bałwana. To będzie super. Przyspieszymy cię troszkę. Powiem wam obiektywnie, że bardzo mocno wkręciłam się w tą rozgrywkę i lep tego bałwana. No, ale z Hansem. Hans, co tam z tobą? Nie tak? Ojejku, Hans, ty jesteś na wyczerpaniu! No nic, trudno. Takie są losy ludzi, którzy mają złamane serce. Powiem wam, kochani, obiektywnie, że troszkę robicie mi mętlik w głowie, dlatego że dosłownie w momencie nagrywania tego filmu mam głosów 50% na Królową Śniegu i 50% na Sarę. Jak to się stało? W ogóle nie rozumiem. Sama się zastanawiam, co mam takiego zrobić, bo powiem wam obiektywnie, że oszaleć idzie. Nie mogę podjąć sama takiej rozsądnej decyzji. Kogo faktycznie ten Hans powinien mieć za, nie wiem, żonę? Coś w tym stylu? Słuchajcie, w ogóle takie lodowe wesele. O, to jest mega pomysł. Także naprawdę proszę was, pomóżcie mi, wybierajcie w komentarzach Królowa Śniegu albo Sara, bo naprawdę chciałabym takie lodowe wesele przeżyć. No dobra, słuchajcie kochani, jak tam wasz bałwan? Co tam słychać? Okej. Taki se. Musisz w takim razie iść się ponaprawiać. Idź, Hans. Idź, Hans. No nie wiem, Sara może sobie jeszcze ewentualnie zrobić... Na zamrożonej glebie nie da się zrobić aniołka? Szkoda, bo chciałam, żeby troszkę się pobawiła sama ze sobą, wręcz tutaj na tym śniegu, ale widzę, że to jest nierealne. No dobra, Hans, musisz skorzystać z toalety. Musisz wykąpać się. No i zdecydowanie ty jesteś głodny chłop, więc nie. Dlaczego gotuj? No dobra, Sara, będziesz musiała opróżnić lodówkę. Otwórz. Co się dzieje? W tej lodówce jest coś tutaj nieprzyjemnie pachnącego. Jak mam to w takim razie? Jak mam wyczyścić lodówkę? No co jest? O rany, to nie jest... Kto położył tutaj talerz? To mogłam być ja. To moja wina, ej! To moja wina, bo chciałam wsadzić to do lodówki, a nie ten. A, kurka wodna. Dobra, gotuj w takim razie coś fajnego. Coś, co będzie takim, powiedzmy, jakimś posiłkiem świątecznym. Widzę, że kiepsko, jeśli chodzi o... Ech, kurczę, no chciałam coś takiego, wiecie, nie? Chleb bez laktozy, jakiś pudding Yorka, chleb mleczny, fasolka po brytońsku. No dobra, jajka na toście, nie? Tak, no, jak na przyjęcie. Sara, gdzie jesteś? Okej. Okay. Zrób to proszę, Sara, dla siebie i dla Hansa. A, wy też jeść musicie. Więc czy nam się podoba, czy nie, musimy troszkę pogotować. No i to mi się podoba. Sara potrafi gotować, słuchajcie. Wszyscy zawsze walą w tą patelnię. Dobra, nie było tematu. Głód. Czekaj. Może w takim razie idź się szybko zdrzemnij. Zdrzemnij się, ale tylko się zdrzemnij, bo będziesz jadł za chwilę, mój drogi. Sara przygotuje ci posiłek. Przyspieszymy ich trochę. O, proszę bardzo. A teraz wstaniesz, usiądziesz, ja ci nakryję do stołu. Albo nie, dobra, po prostu. Weźmiesz porcję. Nie siadaj. Pogadaj sobie z Sarą. Dobra, słuchajcie. Teraz trzeba zrobić coś, co ostatnim razem, jak się okazało być trudne. Czy ja wsadziłam teraz to do lodówki? Jest w lodówce. O, Hans, ty jesteś zmarnowany. Sara już zjadła. Wiecie co? Ten pokój. Nie oszukujmy się, na razie tutaj dziecka nie ma, a jednak chciałabym, żeby on był w miarę funkcjonalny. Więc zrobimy sobie malutkie, takie maluteńkie przemeblowanie. Usunę też dywanik, jakieś akcenty takie dziecięce, wywalę. No takie już tutaj fiu-fiu, lampki już, no niech będą. Aczkolwiek chciałabym po prostu dać tutaj łóżko, jakieś nawet dwuosobowe, czy coś w tym stylu, bo szkoda mi tych osób, które przychodzą tutaj, nawet gościnnie, jak elf, czy faktycznie jak tutaj Sara, i które, no niestety, ale nie mają gdzie spać, więc zrobimy po prostu kopię takiego łóżka. Może odrobinkę zmienimy kolor, zaszaleję. No, będzie takie. Dobra, niech to jakoś tam wygląda. Nie musi to być piękne, musi to być funkcjonalne. Idź, Sara, się w takim razie połóż spać. Albo dobra, jak ty masz jeszcze siłę i energię, to może, no, skocz do toalety. Taką nagłą decyzję podjęłam, że siusiu przed snem. No już. I teraz co tutaj Hans jeszcze musi zrobić? On się musi położyć spać. Koniecznie, stary, bo ty tutaj nam zaraz padniesz. Wyrobiliśmy się co do minuty. No dobra, w takim razie 6 rano, wy idziecie spać. Trochę wstyd.
A kim ty jesteś? Dobra, jako że chciałabym, żeby wstali o normalnej godzinie, to muszę troszkę to szczytować. Chcę ich po prostu wyrównać, żeby mogli, wiecie, nie? Mieć taki fajny, zsynchronizowany czas, że wszystko zaczynają od rana. Okej, dobra, można by powiedzieć, że w sumie to się wyspali. Chciałabym, żeby w takim razie Sara sobie coś lekkiego zjadła, ale też dobrze by było, gdybyś się ubrała jednak, bo jesteś porządną dziewuchą i nie chcesz paradować w takim stroju przy Mikołaju. Sara, ty jesteś niezła agentka, ale to jeszcze nie jest w twoim stylu. Dobra, w takim razie otwieramy sobie tą lodóweczkę i weźmiesz sobie porcję, moja droga. Hans, ty też jesteś porządny chłop, ty wiesz, że takich rzeczy się nie robi, więc ubierasz się. Więc strój, proszę bardzo, nastrój codzienny. Co tam w takim razie u was słychać? Jak tam wasze nastroje i potrzeby? Głód. Dobra, Hans, w takim razie weź sobie też jeszcze zjedz tutaj z naszą piękną Sarą śniadanko. Możecie sobie też porozmawiać trochę. Zimowa fiesta rozpocznie się jutro. No dobra, ale my tak czy siak troszkę to szczytujemy i jednak zmienimy troszkę te święta w kalendarzu. Zaraz nam się zima kończy? Jak ten czas szybko leci? Spokojnie, kochani. Na szczęście reżyserem tego wszystkiego jestem ja. Jak dla mnie zima dopiero się zaczęła. Jej! Nie ma szans. Może straciłam rachubę przez to, że cały czas jesteśmy w tej śnieżnej, pięknej krainie. Oż, jak to ładnie. Zobaczcie, przecież to jest cudownie. No dobra. Jedzą sobie? Jedzą sobie. W międzyczasie ja chciałabym tutaj zrobić stoisko, warsztat, ale nie wiem, jak się dokładnie za to zabrać. Kupimy stolik stolarski. Stoliki stolarskie. Słuchajcie, do Hansa dzwoni królowa śniegu. Zobaczmy, co chce. Hej, Hansel, myślę, że ja, Sara Klaus... Co? Poczekajcie, dobra, ale nam tutaj się szykuje intryga. Słuchajcie, pod mój scenariusz, więc może być nawet całkiem okej. Hej, Hansel, myślę, że ja i Sara Klaus powinnyśmy się lepiej poznać. Myślisz, że warto raz na jakiś czas się z nią spotkać? No, słuchajcie, teraz odpowiedzi Hansa. Ja cię, ale fajnie. Nikt na pewno nie życzy ci źle. Jestem za. Co? No dobra, słuchajcie, ta odpowiedź może świadczyć o tym, że królowa śniegu coś podejrzewa, że Sara jest, tak wiecie, za bardzo nieprzychylna co do niej. Mówią o tej osobie tyle dobrego, że może to prawda. No tutaj jest akurat to dziwne. Mam wrażenie, że Hans tutaj chce odpowiedzieć królowej śniegu, że przestań, może to jest niepotrzebne. No i tutaj jakby bezpośrednio, generalnie, czemu nie, ale nie tym razem. No to jest akurat jakby hasło takie, że wiesz, jednak jesteśmy troszkę zajęci, w sumie głowy teraz nie zawracaj, nie jestem za bardzo za tym pomysłem i tak dalej, i tak dalej. Mi się jednak wydaje, że Hansel jest taką osobą, która jednak jest pogodna i dobra, więc nawet przez wzgląd na swój infantylny troszkę charakter, palnąłby tą głupotę i powiedziałby, że na pewno nie życzy ci, w sensie w domyśle Sara, źle, że jestem za. I to może spowodować właśnie, że królowa się spotka z Sarą. Ale to spokojnie na... O, co? Oni flirtowali? Ona... O, tu się zaczyna robić ciepła atmosfera, słuchajcie, jak się tak zostawia ich samych. Słuchajcie, Sara go bardzo kocha, aczkolwiek troszkę jej zmroziło serduszko to, że królowa jest właściwie matką jego dziecka. No, powiem wam obiektywnie, że dramaty, dramaty. Co ty chcesz od naszego bałwana? Mała Łucja, a co ty tu robisz? Dobra, kochani, teraz chciałabym bardzo wam coś pokazać. Zobaczcie, na dole w piwnicy stwierdziłam, że jednak stworzę coś własnego i że będzie to pracownia ze zabawkami. No przecież jest to Mikołaj i tak mi się wydaje, że gdyby takiego elementu nie miał, to w sumie byłoby smutno bez tego. To jest dokładnie tutaj, pod tym jego znienawidzonym obrazem. Także za każdym razem, kiedy idzie do pracy, musi na ten obraz patrzeć. No chyba, że to właśnie przez to, słuchajcie. Nie, wątpię, żartowałam oczywiście. Mamy tutaj stoliki do robienia stolarskich, wiadomo, jakichś tam fajnych zabawek, rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda z bliska. Mamy fajną lampę. Lubię te lampy. Szkoda tylko, że nie możemy sufitu malować. Żałuję bardzo, że nie zostało to zrobione, jednak w trzeciej edycji to było akurat fajnym elementem. Tutaj mamy regały z zabawkami, także no, powiem wam, że fiu fiu. Pracownia jest faktycznie wypełniona aż po brzegi tymi zabawkami, także tutaj pracują pełną parą nasi simowie. Dobra, to teraz bym chciała, żeby Sara się wzięła troszkę do roboty i zrobiła rzeźbę konia. I nasz Mikołaj w takim razie też zrobi rzeźbę, tylko że tutaj jest już, widzicie, troszkę więcej tych opcji, no bo przecież to jest papcią mróz. I zastanawiam się, może on by na przykład zrobił rzeźbę smoka? Kurczę, czemu nie? Jestem ciekawa, jak taka rzeźba smoka będzie wyglądać. No i oczywiście muszę przytargać sobie tutaj tego naszego małego elfa, bo przecież cały czas o nim zapominam. To nie było takie trudne. Elf już się pojawił i czy elf może coś tutaj pomóc? Wiecie co?
elf nie może, więc będzie troszkę robić bałaganu, bo to jest mały psotnik. Cześć! Cześć, mały szkrabie. Kurczę, powiem wam szczerze, że ładnie go ktoś zrobił. Naprawdę wygląda fajnie ten mały bohater nasz. Co oni tutaj robią? No, słuchajcie, już tutaj się powoli zaczyna dziać cała magia, ale to fajnie wygląda. Każdy robi to, co umie najlepiej, nie? Co tu się dzieje? Gwiazda gwoździ. Hansel urodził się z młotkiem w dłoń. Oczywiście. O, Sara, rozumiem, że masz tutaj jakieś zagwozdki. A przepraszam, a ty co? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś ten tutaj, Hans? A, dobra, idź do toalety. Tak sobie myślę, że kurczę, może bym im tutaj jakąś małą toaletę zrobił. Wiecie co? To nie jest głupi pomysł. Zrobimy im malusią, cudownusią toaletkę. Zostawię was przy sobie, jak będę tutaj budować toaletę. Bo zazwyczaj takie rzeczy chcę ukrywać, żeby was troszkę nie zanudzić, ale słuchajcie, to jest tylko jedno małe pomieszczenie na szybko, także chyba nikogo nie zbawi, co? Trzeba wybrać jeszcze jakiś fajny kolor. Kolorek będzie tutaj, widzę, że czerwony najlepiej pasować. Patrzcie, jakie fajne drzwi. No i to jest to, słuchajcie, kurczę. Toaleta na szybko. Zapożyczymy sobie jeszcze lampę z góry. Voilà. O tak, to jest ekspresowe budowanie. W wykonaniu moim. O, to jest niesamowite. Toaletę zrobimy tutaj białą podłogę, bo zazwyczaj toaleta ma białe podłogi, przecież, nie? No, czy mamy tutaj jakąś toaletę w czerwonym kolorze? Nie mamy. W takim razie weźmiemy w białym. Jej! Z, że tak powiem, klimatem. Nie, o, może taka. Taka toaleta będzie fajna. Na szybciutko jeszcze umywalkę. A, przepraszam, tutaj umywaleczka. No, słuchajcie, i toaleta ile? W kilka sekund zrobiona. Voilà, jest zabawnie. Dobra, to nie ma wtedy co przedłużać. Wracamy sobie do rozgryweczki. I Hans, jeżeli mogę cię prosić, to weź skorzystaj tutaj, bo wtedy sprawdzisz, czy nam to wszystko działa. Skorzystasz, mój drogi? Super, jest fajnie. Dobra, co tutaj Sara nam ciekawego... Jakim cudem? To jest odwołanie? Dziwne. Co się stało dziwnego? Dobra, słuchajcie, zobaczymy w takim razie, co oni mają. To wyposażeniu. Kurczę, naprawdę fajna rzeźba smoka. Jak to wygląda? Ekstra. Myślę, że moglibyśmy te tutaj rzeźby smoków, koniów i wszystkich innych rzeczy wieszać na ścianie. Tylko teraz jeszcze pytanie, czy mamy tutaj jakieś fajne półki? Ja wiem, że mamy. Proste półki, najlepsze półki. Czy mamy jakiś inny kolor niż biały? Musimy dać białe. Dobra, i teraz pytanie, czy ten smok na tej półce się zmieści? O, zmieścił się. Fajnie, super. Dobra, mamy konia w takim razie i mamy smoka. To są takie kolekcjonerskie, wiecie, nie? Gracze najczęściej mają takie figurki. Zrób rzeźbę, blok noży. Wiesz co, zrób jeszcze jedną rzeźbę konia. A ty, mój drogi, w takim razie zrobisz rzeźbę na przykład niedźwiedzia. To też fajny pomysł. Kup zabawki. Co my tutaj jeszcze mamy? Żałuję bardzo, że nasz kochany, cudowny dzieciaczek nie jest w stanie się tutaj jakby dorzucić z pomocą. Szkoda, kurczę. Dobra, baw się w takim razie zabawką Triceratops. Czemu by nie? Młody, co ty byś chciał zrobić? Chciałbyś coś zjeść? Nie możemy się tak znęcać nad małym elfem, który w końcu nam pomaga, więc weźmiemy sobie tutaj młodego, zaprogramujemy na to, żeby wziął sobie porcję, następnie skorzystał z toalety, okej, a potem myślę, że mógłby się w sumie zdrzemnąć, więc masz, młody, co robić? Musisz się jeszcze troszkę zmęczyć zabawą? Kurczę, uwielbiam te animacje, które towarzyszą im podczas zabawy. Ej, uderzyłeś się w oko? No dobra. Ty to jesteś Hansel, naprawdę taki szybki facet? Zrób rzeźbę. No to teraz rzeźbę słonia. Sara osiągnęła drugi poziom majsterkowania. No niestety, ale musimy to troszkę zcheatować. I Sara wcale nie ma drugiego poziomu majsterkowania. Tylko Sara będzie miała na przykład, żeby nie było, to jest w połowie dobra, tak jak nasz Hansel. No i Sara, teraz pokaż, jakie możesz rzeźby jeszcze robić. Flirciarska rzeźba! Dobry, ty, coś dla zakochanych, niech będzie. Młody, już przestań męczyć tą zabawkę, bo widzę, że ty się sam tutaj na niej mocno po prostu zajeżdżasz. Idź w takim razie zrobić, co masz zrobić, czyli toaleta, lodówka i do spania. Co tutaj mamy? No, i mamy tu jakieś fajne rzeźby. Co dokładnie? Rzeźba niedźwiedzia. To jest taka wielka rzeźba. O kurka wodna. A tutaj mamy rzeźbę słonia.
Rewelacja. Tutaj będziemy mieli zaraz rzeźbę flirciarską. Ej, powiem wam obiektywnie, że jestem ciekawa, jak będzie wyglądała rzeźba flirciarska, bo nie widziałam jeszcze przedtem takiej opcji. Stolik, rozsadnik ogrodowy. On tutaj może naprawdę sobie zaszaleć i kilka fajnych rzeczy wykonać, ale Mikołaj nie wykonuje mebli, wykonuje tylko i wyłącznie zabawki. No, ale idź do tej toalety. Sara może pokazać nam, co za rzeźbę flirciarską zrobiła. Gołąbeczki, słuchajcie, patrzcie, jakie słodkie. Nie jest to najpiękniejsza rzeźba, ale jakie to słodkie. Słuchajcie, wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że ona zrobiła tą rzeźbę flirciarską i mam taki pomysł, żeby ona ją dała Hansowi. Nie wiem, co wy na to, ale mi się akurat ten pomysł najbardziej podoba. Na takiej wyklimacie, że Hans, zobacz, co ja dla ciebie zrobiłam. Sara, ty umyłaś ręce? Nie zauważyłam, więc w razie czego umyj jeszcze raz, bo będziesz wręczać prezent. Hansel, troszkę się napracowałeś, w takim razie mógłbyś sobie i naszej pięknej Sarze zaproponować jakiś posiłeczek. My pozmywamy te naczynia za nich. Mały elf poszedł spać, zmęczony. No dobra, słuchajcie, ale to jest małe dziecię. Drzemka nic mu nie daje za bardzo, więc myślę, żeby więcej pożytku z niego było, żeby on się po prostu położył normalnie. Sara, idziesz na ten posiłek? Idziesz na ten posiłek, dobrze. Sara się źle bawiła, trochę przykro. Barabara z kimś. Sara, no wiesz, nie możecie. Jeszcze nie teraz. Dobra, ja odkładam to do lodówki. Udało się. Myślę, że mogłabyś spokojnie na przykład jakiś, nie wiem, sprośny dowcip powiedzieć jemu. Poflirtuj sobie trochę. Wykorzystaj ten moment, że jest bez królowej śniegu, także możesz jechać równo. Chyba się podobało. Jest godzina 16 u nich, także wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że oficjalnie skończyli swoją pracę. To będzie teraz dobry moment, żeby Sara mu dała jakiś drobny prezent. Słuchajcie, to nie jest prezent na święta, czy tam z okazji świąt, tylko to jest taki malutki, malutki prezencik, wiecie, taki, że ha, zobacz, co zrobiłam. Spodobało mu się. Fajnie. Słuchajcie, no to jest takie miłe. Sara sobie troszkę teraz z nim tutaj poflirtuje. Słuchajcie, będziemy teraz wykorzystywać takie opcje, które będą takie bliskie flirtu. No tak. Żeby to nie było tajemnicą, Sara jest osobą, która bardzo kocha Hansa, ale ona ma świadomość tego, że on jest przecież z królową śniegu i naprawdę ona nie chce się bawić w rozwalanie jakichś takich, wiecie, związków czy po prostu relacji. Sara jest generalnie flirciarą, lubi sobie żartować, jest taka trochę z niej agentka, ale ona nie jest osobą, która, wiecie, wchodzi i coś dziwnego robi. Królowa śniegu zastanawia się, czy chcesz przyjść na chwilę do niej. Nie, zignorujemy to, bo jesteśmy w tej chwili zajęci Sarą, także przykro mi bardzo, ale pierwszy raz ignorujemy tak naprawdę coś od królowej śniegu, bo patrzcie, mimo tego, że mamy tutaj wrogie emocje z królową, to jednak okazuje się, że mimo tego, że jesteśmy troszkę ze sobą wrogami, to jednak naprawdę mamy ze sobą tą głęboką więź, także stety, niestety, ale Hans jest skazany na królową, a królowa na niego. Hansel i królowa czują głęboką więź, ich relacja jest źródłem siły i pociechy i trochę tak faktycznie jest, przynajmniej w takim zamyśle leci ta historia. Sara nie jest osobą, która lubi się w te kontakty mieszać, ona szanuje to, że on jednak tą swoją miłość ma, ale widzicie sami, jest troszkę taka smutna, że gdzieś tam jednak on woli bardziej królową niż ją. A ty kurczę! Można też powiedzieć, że Sara jest takim niekończącym się źródłem radości, że Mikołajowi, naszemu kochanemu, byłoby naprawdę dobrze z taką osobą, dlatego że ona jest po prostu radosna, szczęśliwa, flirciarska, jest osobą, która daje takie ciepło, mogłaby stworzyć fajne ognisko rodzinne z Hansem. Ktoś tutaj się przewrócił. Jedno jest pewne, Hansel by się na pewno z nią dobrze bawił. Z królową na przykład na taką bitwę, czy po prostu na taką zabawę, nigdy by się nie wybrał. Także prawda jest taka, że to Sara jedyne takie ciepło wnosi w jego życie. No dobra, słuchajcie, w takim razie jest już godzina 19, jest już późno, a ja zapraszam was na cutscenkę. Błagę. Ergo, Yimba. Sycophus. Ha ha ha!
Wish. Gafarza, Nafweenok. Ugh. Oh. Frong to Bibs. Chu. Miko. Yanifel, Sahibsa. Ugh. Oh. Kene Moopsna. Wabarani Zimze. Bayumi. Jaspa Xine. Ganashuna. Tharb Fenib. Gorabani Shorg. Zimze Josp. Quafika Abimo. Ah, Chilu. Brihe Ganib Bainu. Baimi Zayaga. Wixana Zarspa. Promf. Febine Lovo Bonnefi. Fabane. Vobi Ibsa Bibdo. Quest. Enzanu Craney. Naya Floof. Flasha Zabris. Baribi Damse. Tenebib. Meepew. Quimba. Shupaza. Parfase Shwos. Deeps Parfase Horib. Ganashuna. Tharb Fenib. Enzanu Craney. Naya Floof. Shilo. Bim? Chaff. No. Zarpy. Elba Shurza. Barbu. Wisp. Chibwa. Yips Panaru. Baloof. Shabibwa. Farmu Kapim. Pweebstana Hishina. Ribaza. Wesibu Ukinig. Kapow. Shanisi Abimo. Finbayanifib. Zanahoy Tombra Abazirik. Oob, oob, oob. Yawada Zomaz? Huh? Sakadem Palifa. Simbab Kriko. Palifa? Shimabu. Yeah. Honore. Wafata Fibose. True. Kanira. Simbab. Wisp. Kitsune Jalurba. Yakalau. Gorabani Shorg. Zimze Josp. Sistum. Benar Pelka. Picopsa. Miblet Zabrisia. Huh? Piguna. Plurna. Oh, Pimpini. Plef. Sigluna Piyun. Snubara. Dubna Timfi. Watanini Cha. Shibini. Yagalo. Kerba Fanopsa. Sarpava Yonis. Una Berk. Ma. Biyamba. Shubi Rao. Fenoy. Oh, Garzini. Yibs, Sharuna in a Preb. Febine McInerf. Exnoy Mipum. Leffel. Gilink. Nermocrankus. Benarp. Yelskarbish. Cesare. Bushar. Rekalulu Saquinario. Yibs. Ganashuna. Sminchida. Kalu Pizoy Bove. Shupaza. Benefi. Sikafoos. Shimagra Githara. Abivo. Wallakay! Oh, Nafsa! Zibi, Squamish Nabino, Uspa Doomba, Valmep. Kroot! Tis. Stuna! Mog! Plushi Zabrisi? Sabani?
Sam Zibi, Kumbar Panavi, Yanatheb Thanika, Hispalip, Kalu, Corbif, Pouchus Nooch, Palone Stone, Kwaiba, Turinga, Zagu, Brabna, Gasha, Muba, Binota Mervais, Snibara Hishna, Slunkim Glomp, Clevite Banu Sablurf, Gibarau, Sawata, Bima, Seneca Belinda Grinia, Mizo, Ukuna, Unga, Gasha, Muba, Dibawis, Varpasa Masplima, Doki, Binfaheb, Dunba, Shimagra Githara, Abivo, Grinnell and Zirba, Nistibi, Savrim, Tanoba, Kweba, Dorna, Galpa, Axine Galpa, Wef, Freen, Kossum, Malspec, Mobsy Vombo, Bitwix. Nabateen, Durfnim, Gorbello. Dimpa Yadish. Druya. Nuna Yanka, Stardabula, Nusha, Astolo. Hogar Una. Afin. Inabush Pishushi. Flinda Arva. Zarda. Sufa. Porle. Uza. Nabalo. Anazuki. Shurgablu. Meh. Glash. Warba. Jessa. Zarda. Sufa. Porle. Uza. Nabalo. Oh. Brush. Tedu. Walacharp Souza. Parfase Schwoz. Deep Parfase of Shibi. Twin. Ushimozel. Oh. Sarno Vosh. Yambara. Yipsel. Quinarb Mervais Drobel. Nuna Yanka. Stardabula. Nusha. Astolo. Whippasu Palingo. Kveferu. Ashan Frambeer. Huh? Asti. Lullaby, Wall, Soosh, Flina Lowe, Seven A? Tifa! Oh, Weya, Ebal, Lumpina, So, Rana, Ho Ho, Whippasu Palingo, Lullaby, Canada, Wall, Pinnadrop, Shalbut Abrogi, Ulster, Nuloy, Asti, Unkim Angor, Torki Nuva, Jay. Także kochani, Sara zniknęła, nikt nie wie gdzie jest, tamta ją zamroziła, także Sara sobie troszkę jeszcze tam pobędzie, no niestety troszkę się Sara doigrała, nie wiem czy to było mądre co zrobiła Sara, że w ogóle tam po prostu poszła, także dajcie też znać co o tym myślicie, mi się wydaje, że troszkę Sara może przesadziła, chciała pewnie dobrze, bo jednak ten tutaj płakał i miał jakieś swoje osobiste problemy, ale jednak pierwszy raz się wtrąciła i teraz pytanie, czy dobrze, że się wtrąciła, czy źle, że się wtrąciła, no bo nie oszukujmy się, zrobiła to pierwszy raz i no tak naprawdę zrobiła to w dobrej intencji, żeby jednak tego naszego kochanego Hansa gdzieś tam troszkę, wiadomo, wesprzeć, bo tutaj tylko o to chodziło. Także moi drodzy, jestem ciekawa waszych reakcji. No ja wam powiem obiektywnie, że mam ochotę jeszcze ciągnąć troszkę ten scenariusz. Wcale nie chcę, żeby się na trzecim odcinku kończyło, także dajcie mi znać, co jeszcze na ten temat myślicie. I myślę sobie, że mogłyby teraz chłopaki pójść i coś dalej tworzyć. Powiem wam obiektywnie, że specjalnie tworzę te prezenty i chciałabym wam potem pokazać tak naprawdę po co, ale to już dowiecie się 24 grudnia w kolejnym odcinku.
Także troszkę Hans się martwi o tą naszą Sarę, zastanawia się, gdzie ona jest, bo to nie jest w jej stylu, żeby ona opuszczała dzień pracy, zwłaszcza w święta. Sara jest odpowiedzialną pod tym względem osobą, także no, z całym szacunkiem do niej, ale wiecie jak jest. Mały elf. Ja tak się zastanawiam, bo chciałabym więcej troszkę tych prezentów, a dziecko jednak chciałabym, żeby było mi troszkę bardziej potrzebne, bo mały elf jest jednak dzieckiem. I tak sobie myślę, że chyba chciałabym, żeby on robił coś na drutach. Zaraz zobaczymy te nasze włóczkowe historie, jak to tam do końca wygląda, bo to by było fajne, gdyby on robił właśnie jakieś takie kolorowe rzeczy, może jakieś maskotki, coś w tym stylu. Tak teraz właśnie sobie pomyślałam, że to by było całkiem okej. No słuchajcie, dobra, może zdradzę wam te tajemnice, bo tak mnie teraz naszło, żeby jednak troszkę was zachęcić do tego, żebyście obejrzeli następny odcinek, to powiem wam tak. Te prezenty, które w tej chwili tutaj tworzymy, one będą, chociaż niepotrzebne są trzy stoły, one będą dla innych Simów. I normalnie będziemy chodzić jako Mikołaj i będziemy rozdawać te prezenty. Komu? No, słuchajcie, wszystkim tym podstawowym, takim najbardziej nam znanym Simom, czyli na pewno Bella dostanie prezent, wstrętna i niedobra Eliza Pancakes też dostanie prezent, także słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie razem ze mną podczas tego cudownego dnia. Wiem, to dość duży spoiler, ale sorry, z całym szacunkiem. Chcę was zachęcić, żebyście to razem ze mną zobaczyli i teraz słuchajcie, co? Aby zacząć dziergać, Sim musi posiadać ten obiekt w wyposażeniu Sima. Super, słuchajcie, czyli jest to możliwe. Dziergaj ubrania, dziergaj czapeczki. Słuchajcie, czy chcielibyśmy na przykład, żeby Bob Pancakes miał czapeczkę czarno-białą z misiem? Ja myślę, żebym chciała. I teraz gdzie młody będzie dziergać? Będziesz tutaj dziergać? A nie, nie, ja ci na to nie pozwolę. Dobra, specjalnie zatrzymałam mu też akcję po to, żebyśmy mogli mu troszkę powiększyć ilość punktów dziergania, także od razu dam mu na level 10. I tak sobie myślę, że spławimy tego kogoś chyba, kto idzie w naszym kierunku. Idź sobie, dokładnie tak. Tak to działa. No i co? Teraz chciałabym jeszcze jakiś tylko fotel. Wbrew pozorom to jest tylko chyba ozdoba, ale to może być. Chciałabym jeszcze jakiś fotel, jakieś krzesło, żeby młody mógł sobie tutaj dziergać na spokojnie. Dobra, pobujamy się w takim razie na krześle i wznowimy z powrotem projekt. Znów projekt z włóczki, czarno-biała czapa. No i co? Mamy to, słuchajcie. W takim razie faktycznie prezenty robimy. Mikołaj tutaj widzę, że sobie troszkę zaszalał. O rany, Julek, co ty tutaj robisz? Kolego, ja nie pamiętam, co ty tutaj masz zamiar przygotować? Rzeźba królika, jakaś mała, dobra, słuchajcie, rzeźba słonia, a to taka malutka, jak już była. I ta rzeźba od naszej pięknej Sary, no to to zostaje, dodaj do ulubionych. To jest serduszko tutaj od Sary, także kochani, patrzcie, jak pełną parą te przygotowania idą. Super, wygląda to rewelacyjnie. Nie martwcie się o nic, Sara niedługo wróci, mam nadzieję, zobaczymy chociaż, może wróci, może nie wróci. Blok do noży, słuchajcie, myślę, że możemy zrobić blok do noży dla pięknej Elizy Pancakes. Słuchajcie, moi drodzy, dajcie znać, jak chcecie, żeby się dalej potoczyły te losy. Czy królowa, nie wiem, ma zgładzić Sarę? Ale wydaje mi się, że nie, bo 50% z was faktycznie gdzieś tam polubiło tą Sarę, także wydaje mi się, że nie chcielibyśmy jej stracić. Ale jestem ciekawa waszych opinii w komentarzach. No i co w takim razie, kochani, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Ode mnie to wszystko. Widzimy się jutro. Na razie, cześć, pa!